przed chwilą ustami pana wójta i jego zastępcy zostaliśmy powitani według nazwisk, zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji różnych stopni. Pozwólcie, że jako kapłan razem z wami otaczający Chrystusowy ołtarz powitam was jako braci i siostry tej polskiej ziemi, tej polskiej naszej ojczyzny. Powitam was jako dzieci tego polskiego narodu i jako ci, którzy przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty, wspólnoty Kościoła. Stoimy w miejscu szczególnym, wyjątkowym. Możemy powiedzieć, że stoimy na jednej z blizn polskiej ziemi, która tak mocno jest nasączona krwią przelaną w sposób męczeński, a tutaj dodatkowo zbrodniczy. Kiedy śledzimy historię Kościoła, to wiemy, że pierwsze kościoły były wznoszone, budowane w miejscach grobów męczenników. Ołtarz, konfesja były wznoszone bezpośrednio nad ciałem męczennika. To było nawiązanie do nazwy Kościoła. W języku polskim ta nazwa pochodzi od słowa kości. Kości, które zostały złożone jako wyraz wierności Bogu i pewnym wartościom. Kościół stawał się też znakiem i wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy przychodząc na to miejsce i wznosząc modlitwy ku Bogu, mieli od tych męczenników uczyć się przykładnego życia, uczyć się wierności Bogu, wierności obowiązujących ich zasad. I można powiedzieć, że ten ołtarz, na którym w tej chwili sprawowana jest Eucharystia, został też wzniesiony na kościach naszych braci i sióstr, którzy oddali życie, by nasz polski dom był domem polskim, przyjaznym, domem dla wszystkich, którzy uważają się za Polaków. Oni oddali swoje życie, broniąc wartości, bo wiedzieli, że jeżeli ktoś traci nawet to życie doczesne, ale traci je razem z Chrystusem, traci je w zjednoczeniu z Bogiem i broniąc pewnych wartości, to jak zapewniał Chrystus, chociażby i umarł, żyć będzie. I cóż to jest życie? Żyć to znaczy mieć świadomość, że jest się kochany. I my właśnie przychodząc tutaj, chcemy pokazać, że kochamy polską ziemię, polską ojczyznę, nasz kraj, kochając pamięć tych, którzy dla tych wartości przelali własną krew. W tym miejscu dokonała się historia. Historia, której nie możemy już odwrócić w żaden sposób. I tak jak w piątek
z panem wójtem przyjechaliśmy tutaj, by przyjrzeć się pracom, które w tej chwili trwają nad poszukiwaniem nowych miejsc pochówku, bo nie wszystkie zostały jeszcze odkryte. Widzieliśmy rozkopaną ziemię, rozmawialiśmy z tymi, którzy tych poszukiwań dokonują, którzy zostali tutaj przysłani przez IPN. I można powiedzieć, że ta historia zakopana jest pod korzeniami tych drzew, zakopana na głębokości metra, półtora, dwóch. Nikt z nas nie jest w stanie do końca na to odpowiedzieć. I oczywiście posługując się różnymi opracowanymi materiałami, moglibyśmy tutaj przytaczać tę historię ludzi, wydarzeń, ale myślę, że przyjeżdżając tutaj, czy przychodząc każdego roku, ewentualnie sięgając do tych źródeł, tę historię możemy poznać, przynajmniej częściowo. Bo skoro trwają badania, to znaczy, że jeszcze nie wszystko wiemy. Ponadto nikt z nas nie jest w stanie wniknąć w serca tych, którzy byli mordowani i tych, którzy mordowali. Nie naszym zadaniem obecnych tutaj jest dokonywanie oceny tych faktów. Nad tym trudzą się historycy, różni naukowcy. Wciąż są dostarczane nowe fakty i pewnie za ileś lat będziemy mieć pełniejszy obraz tego wszystkiego, co się dokonało. Ale na pewno nie mogąc odwrócić tej historii, która stała się pewnym faktem, my jako żyjący powinniśmy, poznając tę historię, zastanowić się, jakie przesłanie z niej wypływa, co my mamy zrobić, by takie zło się nie powtórzyło, by nigdy więcej do takich wydarzeń nie doszło. Oczywiście możemy postawić pytanie natury filozoficznej i teologicznej, skąd to zło się wzięło? Kiedy rozejrzymy się wokoło, widzimy wysokie, wspaniałe drzewa. Widzimy niższe krzewy. Widzimy ściółkę leśną, paprocie, jagody, grzyby, inne rośliny, wśród których śpiewają ptaki, przemieszczają się zwierzęta, bo to jest ich dom. I każdy z tych bytów, z tych istnień jest różny. I ta różność sprawia, że razem tworzą piękny obraz. I każdy z nas jest inny. Różnimy się między sobą wyglądem, wykształceniem, funkcjami i wieloma innymi sprawami. I możemy się różnić pięknie i możemy różnić się okrutnie. I kiedy patrzymy na ten las, który się różni, on jest piękny i nas zachwyca. Kiedy spojrzymy na obrazy, na mozaiki, tam różne kolory, różne kamyczki, różne kwiaty w ogródku, ale tworzą piękny obraz. Chyba że te podziały są tak głębokie, tak wielkie, że zamiast tworzyć piękno i jedność obrazu, powstają dysonanse. Powstaje zło. I właśnie dzisiaj, kiedy
słuchamy w tę dziesiątą niedzielę, zwykłą roku liturgicznego, pierwszego czytania nawiązującego do Księgi Rodzaju, pochodzącego z Księgi Rodzaju, gdzie ktoś powie, to o czym mówi ta księga, to można mówić do przedszkolaków o wężu, o jabłku, o ogrodzie. Bóg wiedział, że będą różni ludzie o różnym intelekcie. Dlatego to zostało ujęte w tak prosty, prozaiczny sposób, żeby każdy mógł w to uwierzyć, poznać tę prawdę. I główną przyczyną wszelkiego zła jest diabeł i szatan, który posługuje się w doczesności konkretnymi ludźmi. Diabeł, który jest samą inteligencją, wie, jak dotrzeć do serca ludzkiego. A jego największym sukcesem, przynajmniej w dzisiejszych czasach, jest to, że doprowadzi do takiego stanu, że ludzie odrzucają tę prawdę. Nie wierzą w diabła, w szatana, nie wierzą w zło, nie wierzą w grzech. Tak szatan pomieszał w ludzkich sercach i umysłach, że często grzech i zło nazywane jest dobrem i na odwrót. I kiedy człowiek uwierzy w siebie, jeżeli straci kontrolę nad swoimi potrzebami, jeżeli chce zająć miejsce Boga, zechce zostać władcą decydującym o życiu innych, kiedy zacznie się tylko troszczyć o sprawy ciała, zapominając o życiu wiecznym i sądzie ostatecznym, to wszystko doprowadza do tego, co tutaj się stało. Tym, którzy dokonywali tej zbrodni, obiecywano wysokie stanowiska, wysokie apanaże, zyski, władzę, urządzenie się na tym świecie. Przygotowano ich w sposób ideologiczny, wyrywając wiarę z ich serc i umysłów. I można tutaj przytoczyć to znane powiedzenie: hulaj dusza, piekła nie ma. A więc hulali, mordując, zabijając, zakopując bez najmniejszego szacunku tych, którzy zostali powołani do życia przez samego Boga Stwórcę, posługującego się ich rodzicami. Ale zanim oni zginęli, zostali zamordowani, wcześniej zostali wychowani w sposób przykładny przez swoich rodziców, wychowawców, przez Kościół. I wiedzieli, że to nasze życie doczesne, ono kiedyś dobiega kresu, ale się nie kończy. Ono się zmienia. Przechodzi w inny wymiar. I dlatego bardzo często, szukając mocy w Bogu, zaciskali gdzieś w ręku medali, zaciskali krzyżyk, trzymali w swoich dłoniach różaniec. U Boga szukali siły i mocy, aby nie dać się opętać złu. I ta wiara i dobre wychowanie sprawiły, że tracąc życie, naprawdę to życie zyskali. Powstaje pytanie do każdego z nas, żyjących, jak mówimy, w wolnym kraju, żyjących w wolności,
ludzi nie będących dzisiaj głodnymi, modnie ubranymi, wygodnie mieszkającymi. Czy czegoś nam brakuje do normalnego funkcjonowania i życia? Raczej nie. Ale dlaczego zamiast człowiek człowiekowi, będąc bratem, staje się wilkiem? Powstaje pytanie, czy my z tego, co się tutaj dokonało, wyciągnęliśmy wnioski? Nie wchodząc w rozważania polityczne i różne opcje, to, co najbardziej boli każdą rodzinę i każdy dom, to kiedy każdy sobie rzepkę skrobie. Kiedy dom jest wewnętrznie skłócony, nie może się ostać. Tak jak w świecie przyrody, kiedy oglądamy filmy, słabsze organizmy padają jako żertwa dla tych, którzy są mocniejsi. I dzisiaj też wielu przepycha się przez życie łokciami. Zatracili cechę umiarkowania. Wciąż chcą mieć więcej. Chcą być wyżej. Chcą coraz wyższe stanowiska zajmować. Obiecuje im się krocie. I świetnie to wykorzystują wrogowie naszej ojczyzny. Czy to ze wschodu, czy z zachodu, czy z dalekiego południa. To tak jak właśnie w tych filmach o zwierzętach. Jak pokonać, jak zdobyć tę żertwę, odłączyć od stada. Bo w grupie, we wspólnocie łatwiej się ocalić. I dzisiaj właśnie wielu ulega namowom obcych różnych wywiadów, różnej obcej prasy, telewizji. Rozbudza ponad normę swoje oczekiwania od życia. I przez to jeden drugiego depcze. Jak mówi Pismo Święte, baczcie, byście kąsając się nie pożarli siebie nawzajem. Te właśnie różnice zbyt głębokie, które zakłócały jedność, doprowadziły do tej tragedii. Oby Polak nie był mądry po szkodzie. Nie łudźmy się, że komuś zależy, by Polska była wielka, była potężna. Taka Polska jest bezużyteczna dla naszych wrogów. Dlatego próbują nas skłócić, próbują nas podzielić, nastawić na siebie. Zachęcają nas do skakania sobie do oczu. Bo naród wewnętrznie skłócony nie może się ostać. I tak jak na tym ołtarzu za chwilę kapłan weźmie do ręki chleb, wypracowany ręką rolnika, przy Bożym błogosławieństwie, składający się z wielu ziaren, ale mocą Chrystusowego Ducha on stanie się jednym ciałem. A skoro się wszyscy żywimy tym samym chlebem, jeżeli przez chrzest staliśmy się dziećmi tej samej rodziny Kościoła, tej polskiej ojczyzny, to jak możemy na siebie patrzeć? Jest normalną rzeczą, że w każdej rodzinie jedni pomagają drugich. Jedni nastawiają często policzka za drugiego. Te blizny, o których wspomniałem we wstępie, są znakiem obrony pewnych wartości. I warto dzisiaj odpowiedzieć sobie, bo przemiana świata zaczyna się nie od prezydentów, nie od ministrów, nie od wójtów, starostów, wojewodów. Przemiana świata, jeżeli się zacznie, to od naszego serca. Bo jeżeli ja będę bratem dla tego mojego kolegi, będę bratem dla tej mojej siostry, jeżeli ja będę potrafił przebaczyć, wysłuchać jej, zrozumieć, i ten łańcuszek pójdzie dalej,
to będziemy rodziną, która nie da się wrogom. Będziemy bronić tej naszej ziemi, naszej ojczyzny, naszego Kościoła, tych wartości. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co z tego, żeby człowiek posiadł cały świat, a na duszy swej poniósł szkodę? Na nic się to nie przyda. I właśnie patrząc na tę ziemię, kryjącą historię, wyciągnijmy wnioski, wyciągnijmy przesłanie, żebyśmy nawet żyli 150 lat, to i tak będziemy musieli umrzeć. I będziemy musieli stanąć przed historią, która nas oceni, i przed Bogiem, przed którym będziemy musieli zdać świadectwo ze swojego życia. Od tego, jak tutaj żyjemy, zależy życie wieczne. Do niebieskiej ojczyzny idzie się przez ojczyznę ziemską. Dlatego troszczmy się o tę ojczyznę, niech ona będzie dla nas matką, ojcem, wartością, dla której warto żyć, warto umierać, a kiedy zachodzi potrzeba, warto za nią oddać życie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. I możemy oddać życie, przelewając krew, ale oddajemy też życie, kiedy jesteśmy uczciwi, pracujemy, troszczymy się o piękno tej ziemi, o zachowanie pewnych wartości, i by dobro zawsze było dobrem, a złe by zawsze było nazywane złem. I to jest zadanie postawione dla każdego z nas. I z tego będziemy zdawać egzamin przed historią i przed Bogiem. Amen.